Już w tunelu słychać było kibiców. Ciekawe, ilu ich jest, pomyślał Alex, patrząc w świeżo pobielone ściany, gdy czekał w korytarzu na swoich kolegów. Za chwilę miał wyprowadzić reprezentację Francji na boisko stadionu w Montevideo, by po raz pierwszy w historii zagrać w Mistrzostwach Świata. Nie liczył na to, że do Urugwaju przybyło wielu Francuzów, by oklaskiwać swoich rodaków, ale nie przeszkadzało mu to. Był tak podekscytowany, że wystarczyłaby mu zaledwie garstka na trybunach, z którą mógłby wspólnie odśpiewać Marsyliankę. Gdy tak rozmyślał, zorientował się, że wokół niego zgromadziło się już pozostałych 10 reprezentantów Francji. Obok czekali ich rywale, kadra Meksyku. Alex obrócił się na pięcie i rzucił okiem na kolegów. Pokiwali mu głowami z uśmiechem. Byli gotowi. Nikt jeszcze nie wiedział, czy pomysł, aby co 4 lata rozgrywać wielki międzynarodowy turniej o Mistrzostwo Świata, w ogóle się przyjmie. Ale perspektywa bycia najlepszym zawsze jest kusząca. Tym bardziej, że w razie zwycięstwa to on, Alexandre Villaplan, podniósłby puchar jako pierwszy. Jako kapitan, jako bohater. Jednak zanim dowiecie się nieco więcej o niebywałej historii Alexa, mam dla was niespodziankę. Posłuchajcie. Słuchaj, nie uwierzysz. Zazwyczaj tym zwrotem rozpoczyna się większość historii, które z uwagi na swoją niecodzienność potrafią zaintrygować. I właśnie o tym będzie nasz podcast. Wcale nie czuję się mniejsza od pana. Niezwykłe opowieści, które wydarzyły się naprawdę. Dzięki nim Rzesza będzie potęgą na każdym polu. Nadzwyczajne, zabawne, trzymające w napięciu, inspirujące, ale przede wszystkim intrygujące. Dlaczego? Czy to Bóg mi to zrobił? Nazywam się Konrad Szymański. Jestem autorem podcastu Historie z boiska. Od lat opowiadam wam o ciekawych wydarzeniach związanych z futbolem. Pomyślałem, że musiało dojść do jakiejś awarii. Jeździłem tą drogą od lat. Z tej strony Marcin Myszka. Prowadzę podcast Kryminatorium, gdzie w każdy poniedziałek omawiam sprawy kryminalne. Dobra, dosyć tego. Połączyło nas zamiłowanie do opowiadania interesujących historii. I choć na co dzień działamy w odrębnych dziedzinach, razem chcemy stworzyć coś nowego. W każdym odcinku usłyszycie wyjątkową historię. Bohaterzy naszych opowieści przemówią głosami aktorów. Udowodnijmy tu zgromadzonym, że jest pan prawdziwym magikiem. Całość dopełni muzyka i efekty dźwiękowe. Dlaczego przebrał się pan za kobietę? Znajdziesz nas na Spotify, iTunes i w pozostałych aplikacjach podcastowych. Wpisz nazwę podcastu w wyszukiwarkę i zaobserwuj, aby być na bieżąco. Słuchaj, nie uwierzysz. Tak jest, zupełnie nowy podcast. Możecie słuchać już na Spotify i w pozostałych aplikacjach podcastowych. Z tej okazji dziś zaprosiłem osobę, z którą współtworzę ten projekt i którą już kilka razy mogliście usłyszeć w historiach z boiska. Marcin Myszka, Kryminatorium. Zgadza się. Dziś, z racji tego, że historia Aleksandra ma zdecydowanie mroczniejsze podłoże, przyjrzymy się jej razem. Zacznijmy. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Aleksandr urodził się 12 września 1905 roku w Algierii, wówczas francuskiej kolonii. Jego młodość przypadła na Anne Fall, dziwne lata powolnej odbudowy Francji, która na frontach I wojny światowej straciła blisko 1,5 miliona żołnierzy, najwięcej ze wszystkich krajów biorących udział w konflikcie. W takich warunkach mały Alex, syn algierskich imigrantów, nie miał możliwości pobrania właściwej edukacji. Od najmłodszych lat Villaplan czuł różnice klasowe między nim a rówieśnikami. Jako 16-latek trafił pod opiekę krewnych, mieszkających w Sète, na południu Francji. Tam, w lokalnym klubie, zaczął stawiać pierwsze piłkarskie kroki pod okiem szkockiego szkoleniowca, niejakiego Wiktora Gibsona. Szkotowi podobał się styl gry młodego Alexa. Wierzył w chłopaka i niemal od razu znalazł dla niego miejsce w pierwszej jedenastce.
Choć oficjalnie piłka nożna miała wówczas we Francji status amatorski, w praktyce kluby i tak płaciły swoim zawodnikom. Kiedy zatem młodym pomocnikiem Setę zainteresowała się drużyna FC Vergès, finansowana przez producenta wody mineralnej Perrier, włodarze klubu wiedzieli, jak zachęcić Alexa do transferu dużo wyższymi zarobkami. Co ciekawe, niedługo później Setę zachciało młodego pomocnika z powrotem. Aleksandr nie zamierzał jednak rezygnować z wysokiej pensji, jaką dostawał Vergès. Postawił więc warunek. Jeśli dacie mi więcej, wracam do was. Tak też się stało. To prawdopodobnie wtedy, gdy w przeciągu naprawdę krótkiego czasu wywalczył dwie podwyżki, nie robiąc w zasadzie nic poza graniem w piłkę, Alex zaczął przejawiać niezdrową żądzę pieniądza, która w niedalekiej przyszłości tak bardzo nim zawładnęła. Po wyłożeniu gotówki na stół, Setę ściągnęło Alexa z powrotem. Villaplan nadal rządził w środku pola, wydatnie pomagając Setę w awansie do półfinału Pucharu Francji. W 1925 roku Alex, ze względu na fakt, że urodził się w Algierii, został powołany do reprezentacji Północnej Afryki, w której zagrał sparing z rezerwową kadrą Francji. Po tym spotkaniu jego nazwisko trafiło do notesu komisji, która decydowała o powołaniach do pierwszej reprezentacji Le Bleu. Debiut miał miejsce w 1926 roku, w wygranym meczu z Belgią. W 1927 roku Alex Villaplan przeszedł do Nîmes, skuszony oczywiście jeszcze wyższymi zarobkami. Na ówczesne warunki czuł się wówczas naprawdę majętną osobą. Nie ukrywał, że kwestie finansowe są dla niego najważniejsze. Zdawał sobie sprawę, że w końcu może pozwolić sobie na wszystko. Nim to jednak nie Paryż. Villaplan, kochający rozrzutny tryb życia, marzył o przeprowadzce. Alex nie był tytanem pracy. Lubił się bawić, co niestety miało przełożenie na kontuzję, przez które opuścił znaczną część sezonu, co najboleśniej odczuła reprezentacja. Rok 1927 to dla kadry pasmo upokarzających porażek, z czego najboleśniejsza była ta z Węgrami, aż 1-13. Również w klubie z niecierpliwością oczekiwano jego powrotu. Był wówczas jednym z najlepszych pomocników w kraju. Dokładne, czasami zaskakujące podania, świetny przegląd pola i jeszcze lepsza gra w powietrzu. Z tego słynął Alex Villaplan. Pierwszym wielkim międzynarodowym turniejem, na który pojechał, były Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie w 1928 roku. Pomocnik nim oczywiście miał być liderem kadry. Przygoda z holenderskimi igrzyskami zakończyła się już na pierwszym meczu. Francuzi z Alexem w składzie przegrali 3-4 z Włochami i pożegnali się z turniejem. Villaplan oczywiście był zawiedziony wynikiem, ale z tyłu głowy i tak miał powrót do rozgrywek ligowych i szansę na kolejny, bardziej opłacalny transfer. Rok później Aleksandrę dostał ofertę, co tu dużo kryć, wymarzoną, prosto z jego ukochanego Paryża, konkretnie z Paris Racing Club. Mający mocarstwowe aspiracje prezydent klubu, Jean-Bernard Lévy, zapragnął ściągnąć do stolicy najlepszych francuskich piłkarzy. Zatem Villaplan był jednym z pierwszych, którzy otrzymali propozycję przeprowadzki do Paryża. W 1929 roku Alex spełnił swoje marzenie. Zarabiał wielkie pieniądze, które mógł wydawać w paryskich restauracjach, kabaretach i zakładach bukmacherskich. Wszystko na wyciągnięcie ręki. Po meczach Racingu Aleksandrę przebierał się w eleganckie garnitury i nierzadko, prosto ze stadionu, ruszał na całonocne eskapady po barach. Już w pierwszym sezonie Paryżanie dotarli do finału Pucharu Francji. Alex, którego pochłonęło nocne rozrywkowe życie Paryża, mógł dotrzeć na szczyt. Wystarczyło wygrać ostatni mecz. To akurat się nie udało. Racing przegrał mecz o złoto. Żeby było śmiesznie, Paryżanie ponieśli porażkę z poprzednim klubem Alexa.
Wszyscy w klubie doskonale wiedzieli o tym, jaki tryb życia prowadzi gwiazda ich drużyny. Ale dopóki nocne życie Alexa nie wpływało na jego występy na boisku, przymykano na to oko. A na boisku prezentował się niezmiennie bardzo dobrze. Zaowocowało to kolejnymi powołaniami do kadry. Kiedy FIFA ogłosiła, że latem 1930 roku w Urugwaju odbędą się pierwsze Mistrzostwa Świata, Francuzi oczywiście zadeklarowali chęć udziału. Komitet selekcyjny, który wybrał skład kadry na nadchodzący turniej, zgodnie postanowił, że kapitanem drużyny zostanie niespełna 25-letni pomocnik Aleksander Villaplan. Gdy zawodnik dowiedział się o decyzji kierownictwa, pękał z dumy. Po turnieju, który ostatecznie zakończył się dla Francuzów po fazie grupowej, Alex powiedział, że dzień, w którym wyprowadził reprezentację na wygrany 4-1 mecz z Meksykiem, był zdecydowanie najpiękniejszym w życiu. 2 lata później Alex przeniósł się do Antibes. Z klubem z Lazurowego Wybrzeża rozpoczął pierwszy sezon nowo powstałej profesjonalnej ligi – Ligę. Villaplan nie grał już w reprezentacji. Pochłonięty zabawą, tracił motywację do piłki międzynarodowej. Najpierw stracił funkcję kapitana, a powołania zaczęły napływać do Paryża coraz rzadziej. Licznik występów w narodowej reprezentacji zatrzymał się ostatecznie na 25 meczach. Jego nazwisko nadal jednak znaczyło wiele w krajowej piłce klubowej, co skłoniło prezesa klubu Antibes do wyłożenia wielkich pieniędzy i sprowadzenia Alexa do siebie. O Mistrzostwo Francji walczyło się wówczas inaczej. Najpierw wyłaniano 2 najlepsze drużyny z północy i południa kraju, które później grały w finale. Niespodziewanie, Antibes, najlepsi na południu, dotarli do meczu o mistrzostwo, który ostatecznie wygrali z Lille. Alex podniósł puchar. Sielanka zakończyła się błyskawicznie. Okazało się bowiem, że mecz finałowy został przez Antibes ustawiony, a jednym z najbardziej zamieszanych zawodników w kupno spotkania miał być niestety Alex Villaplan. Po tak haniebnym otwarciu profesjonalnych rozgrywek kara musiała być surowa. Antibes oczywiście straciło tytuł, a trener drużyny został dożywotnio zawieszony. Chociaż nieoficjalnie wszyscy wiedzieli, że Villaplan, mający już łatkę uzależnionego od bukmacherki, był jednym z prowodyrów przekrętu, jasnych dowodów na jego udział nie znaleziono. Mimo to w klubie wiedzieli swoje. Alex został zwolniony. Piłkarz nie miał jeszcze 30 lat, ale jego kariera w praktyce dobiegała już końca. Zamiast na treningach, coraz częściej widziano go w knajpach i na wyścigach koni. Obstawianie konnych gonitw pochłonęło go do reszty. Niedawny kapitan reprezentacji Francji tracił pieniądze i reputację. Po epizodach w Nicei i drugoligowym Hispano Bastidien, dokąd ściągnął go jego pierwszy trener, Victor Gibson, Alex zakończył karierę, trafiając za kratki, na pół roku, za ustawianie wyścigów. Świetnie zapowiadająca się kariera dobiegła końca w naprawdę żałosny sposób. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Francji przez III Rzeszę, Alex szukał pieniędzy, zajmując się szmuglowaniem złota i drobnymi przestępstwami. Zepsuty pogonią za bogactwem wykorzystywał chaos w okupowanym kraju i stał się kryminalistą pełną gębą. Były piłkarz przyłączył się do kryminalnej organizacji Carling, gangu kolaborujących z nazistami bandytów, którzy za pieniądze wydawali im ukrywających się Żydów. Grupa, której nieoficjalnym przywódcą był Henri Lafont, znana była w kraju jako francuskie gestapo. To była nowa drużyna Aleksandra Villaplan. Villaplan nie miał skrupułów, stał się zwyczajnym bandytą. Nie robił tego z pobudek ideologicznych, dla niego liczyła się tylko kasa. Jeśli złapani przez niego Żydzi zaproponowali mu pieniądze, puszczał ich wolno. Jeśli nie mieli wystarczającej kwoty, wydawał ich hitlerowcom, od których zgarniał nagrodę.
Po jakimś czasie Aleksandrę wszedł w szeregi tzw. północnoafrykańskiej brygady, utworzonej w dużej mierze z arabskich imigrantów, przekonanych przez nazistów, że w hitlerowskiej Francji będzie im lepiej. Gdy w 1943 roku coraz większym zagrożeniem dla okupanta stawał się francuski ruch oporu, naziści zdecydowali się na powołanie militarnej formacji kolaborantów. Villaplan szybko stał się jednym z wyższych rangą jej członków, otrzymując tytuł porucznika. Dowodzony przez Aleksandra oddział znany był z okrucieństwa. Były piłkarz okazał się bezwzględnym psychopatą. Z relacji świadków można było się dowiedzieć, że Villaplan nie miał oporów przed skazywaniem pojmanych na śmierć. Tak było między innymi 11 czerwca 1944 roku w miejscowości Musidan, kiedy to z jego rozkazu rozstrzelanych zostało 11 członków ruchu oporu. Jednym ze strzelających był Obersturmführer Aleksander Villaplan, były kapitan reprezentacji Francji. Był złym, bezwzględnym człowiekiem. Świadkowie potwierdzili również historię, gdy w poszukiwaniu ukrywających się Żydów Villaplan ze śmiechem torturował cywili, by uzyskać od nich informacje. Nie miał litości. Gdy wyzwolenie Francji było już pewne, osaczony Aleksandrę i w tej sytuacji próbował się wywinąć, przy okazji szukając zarobku. Ukrywając się przed aliantami, Villaplan zaczął zgrywać ofiarę, zmuszoną przez Niemców do założenia munduru SS, proponując cywilom płatną ochronę przed mordercami, którymi jeszcze przed chwilą dowodził. Na szczęście nieskutecznie. Francuskie gestapo zostało rozbite, a jej członkowie zamordowani lub pojmani. Aleksandrę uniknął linczu z rąk maltretowanej przez jego bandę ludności. Czekał go jednak proces, którego wyrok znał jeszcze przed rozpoczęciem. Aleksander Villaplan przyznał, że jest intrygantem. Powiedział w trakcie procesu sędzia. Zapoznałem się z jego aktami. Wynika z nich wyraźnie, że jest urodzonym oszustem. Ludzie tacy jak on doprowadzili do perfekcji sztukę udawania, dzięki której dopuszczali się najgorszej formy szantażu, wykorzystując nadzieję ofiar. Aleksandr Villaplan został skazany na śmierć 1 grudnia 1944 roku. Wyrok wykonano w drugi dzień świąt. Już w tunelu słychać było przeładowywanie magazynków. Ciekawe, czy to już koniec, pomyślał Alex, tempo patrząc w obdrapane ściany tego lochu, przez który prowadziło go dwóch żołnierzy. Nie czuł strachu, złości, skruchy. Nic. Po prostu bezmyślnie stawiał kolejne kroki po surowej, betonowej posadzce. Na końcu ciemnego tunelu widział światło, ale doskonale zdawał sobie sprawę, że w tym przypadku nie jest to światełko nadziei. Przez myśl przemknęło mu, że gdzieś już widział podobny korytarz. A, tak, w Montevideo, kiedy wychodził na murawę. Wówczas miał za sobą kolegów. Teraz, poza strażnikami, był sam. Wtedy, na końcu tunelu, widział blask urugwajskiego słońca. Teraz była to mrugająca żarówka w obskurnym pomieszczeniu. Wówczas myślał o zwycięstwie. Tym razem nie miał wątpliwości, że już przegrał. Gdy wtedy, 14 lat temu, wyszedł na boisko, obserwowali go radośni kibice. Teraz stał przed plutonem egzekucyjnym. On, Aleksandr Villaplan, zamknął oczy w oczekiwaniu na śmierć. Jako zdrajca i kolaborant. Jako zbrodniarz.
Jeśli wysłuchaliście tej historii i wciąż wam mało, to dwa premierowe odcinki naszego nowego podcastu są już do odsłuchu. Wystarczy, że wyszukacie nazwę podcastu Słuchaj, nie uwierzysz na Spotify czy w aplikacji Podcasty na iPhone'ie. Czekamy na wasze opinie i recenzje. Tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, Marcin Myszka.